Hej, hej, mamy sobotę, jest 8 rano, a ja właśnie wychodzę z domu, jadę odebrać tort od Elizy, bo dzisiaj odprawiamy jej pierwsze urodzinki, które miała w środę. Także zabieram was ze sobą i z góry przepraszam za mój brak makijażu, ale pewnie rozumiecie, nie mam czasu. Nie no, mam jeszcze dużo roboty, także pomaluję się później na spokojnie, przed samą imprezką. Eliza jeszcze w piżamie. Zostaje z tatą, a mama jedzie, tak? Nie, nie wolno aparatu. Ok, więc tory zamknięte, mam chwilę czasu, to wam zaraz opowiem. Urodziny zdecydowaliśmy się, że zrobimy w domu, bo chrzciny robiliśmy w restauracji i muszę szczerze powiedzieć, że tak w sumie średnio byliśmy zadowoleni. Stwierdziliśmy, że mamy gdzie zrobić to w domu, więc spróbujemy, zobaczymy. Zamówiliśmy catering, tort, także myślę, że nie będzie dużo roboty. Ja oprócz tego jeszcze stwierdziłam, że zrobię bezę. Muffiny. Bezę mam zrobioną, muszę zrobić do niej tylko krem dzisiaj. No i muffinki. Ozdoby kupione, balony kupione, hel kupiony, także będę wam tutaj dzisiaj relacjonować. Dobra, chyba jedzie pociąg, także może na innego pojadę. A jeszcze po tym, jak odbiorę tort, muszę skoczyć do mnie do pracy, wypisać wnioski o urlop. Pociąg z samochodami. Jadę. Okej, dojechałam. Idę. Mam nadzieję, że będzie taki piękny, jak sobie wymarzyłam. Okej, na razie jestem w stanie wam pokazać tylko tyle, ponieważ mój pasażer siedzi na podłodze. Jest tam najbezpieczniej, najstabilniej, ale jest piękny. Okej, więc tutaj mamy już gotową bezę. Będę sobie ją przykładać tutaj na ten talerz. Tutaj mam już gotowy krem z mascarpone i ze śmietanki, malinki, borówki i zaraz wam pokażę, jak już to będzie przystrojone. A tutaj już mam jedną część muffinek, jeszcze jedną partię będę zaraz piekła. A i tutaj jeszcze chciałam wam się pochwalić, zrobiłam wczoraj swój pierwszy ajer koniak, bo tak naprawdę nigdy nie mam co zrobić z żółtkami, które mi zostają z bezy. I muszę się przyznać, że zazwyczaj je wyrzucałam. Wczoraj wpadłam na genialny pomysł. Pojechałam kupić taką fajną, ozdobną butelkę. No i zrobiłam ajer koniak. No i próbowałam go wczoraj trochę, także jest bardzo dobry. Okej, nieskromnie mówiąc, beza wyszła przepiękna. A pokażę wam, co robi mój mąż. Balony, balony. A jeszcze tego tutaj wszystkiego trochę jest. To jest tylko napis. No. Taki piękny bukiet Eliza dostała od dziadków. No jeszcze jest hel, tak, tak. Ja ci go tu zaraz przyniosę. Mamy hel. Akurat był na promocji w Action, także chyba wiedzieli, że nasze dziecko ma urodziny. Nie no, po prostu ma urodziny w grudniu, więc dobra, to powodzenia. Ja idę robić muffiny. Okej, jesteśmy gotowe, to znaczy prawie, bo ja wciąż jestem nieumalowana, ale mamy takie sukienki w kwiatki. Tylko że sprawa wygląda tak, że Eliza ma za godzinę imprezę, ale stwierdziła, że bez rzemki się nie obędzie, więc jeszcze lecimy na szybki spacer, tak? Już spać? Co ty mi tu kradniesz? No poczekaj, kto tam jest?
Okej, teraz czas na szybki makijaż. Muszę wam powiedzieć, że od pewnego czasu płat makijaż, jak się wyostrzy, to wam pokażę. O. Używam kremu natłuszczającego. Ja zazwyczaj używam takiego matującego, ale teraz jak te temperatury są niższe, to ten sprawdza się bardzo dobrze. Także polecam. Ale myślę, że taki film o kosmetykach wam nagram już niebawem. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okej, 5 minut później makijaż gotowy. Także jestem już cała gotowa. Teraz tylko czekamy na gości. Eliza została na spacerze, także najważniejsza osoba dzisiejszego dnia postanowiła zrobić sobie drzemkę, ale to może nawet i lepiej, że się zdrzemnie niż miałaby być, wiecie, zmęczona i zmierzła. Także mam sukienkę w kwiatki, Eliza też ma sukienkę w kwiatki. I jeszcze chciałam wam pokazać mój nowy nabytek. Tak, który dostałam na święta od męża. Prezent niespodzianka.